W ramach swojej placówki prowadzimy warsztaty dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. To są osoby niepełnosprawne w różnym stopniu, od takiego lekkiego, średniego do ciężkiego stopnia, ale też są to połączone czasami dysfunkcje, od samych takich dysfunkcji typu intelektualnych przez też dysfunkcje ruchowe, więc tak naprawdę te zajęcia, które prowadzimy, są podzielone na obszary tematyczne, tak? Bo to jest między innymi pracownia plastyczna, w której osoby właśnie niepełnosprawne intelektualnie mogą wypowiedzieć się za pomocą sztuki. Są też pracownie, które są właśnie związane bezpośrednio z nowymi technologiami, bo to jest pracownia komputerowa, którą prowadzę, gdzie osoby mają możliwość zaznajomienia się z takim narzędziem jak komputer oraz wszelakimi kanałami. Ponieważ osoby niepełnosprawne intelektualnie tak naprawdę mają jednak tą barierę, którą mogą przekroczyć między innymi dzięki komputerowi, dzięki internetowi, dzięki kontaktom mailowym, a także dzięki mediom społecznościowym. Prowadzimy stronę oficjalną, mamy też fanpage'a, jest to ze sobą połączone, zlinkowane. Wiadomości, które się pojawiają na stronie, pojawiają się też na fanpage'u, chociaż Facebook daje taką możliwość, że możemy wysłać krótkie komunikaty i też to pokazuje nam, jak ludzie nas odbierają. To jest też takie okno na świat dla naszych uczestników, ponieważ przedstawiamy ich pracę, to jest jedna rzecz. A poza tym część z naszych uczestników ma swoje profile na fanpage'u, więc to też jest dla nich taka też forma budowania więzi. Tak? Ogólnie my jako instruktorzy moderujemy, natomiast uczestnicy też mogą dodawać ten content, tą dodatkową zawartość. Dla osób, które nie mogą się poruszać albo mają ten ruch ograniczony, internet może być jedynym źródłem informacji i kontaktu ze światem zewnętrznym. Natomiast też internet i też nowe technologie są świetnym narzędziem do, oprócz samej komunikacji, wyrażania swoich emocji, do wyrażania swoich postaw, pragnień i pokazania, że taka osoba wcale nie odstaje od reszty społeczeństwa, tak jakby się to wydawało. I właśnie internet, narzędzia tego rodzaju mają ułatwić tej osobie komunikację ze światem otaczającym, też do wyrażania swojej opinii.